Witam was bardzo serdecznie z tej strony Shade, a to już czwarty odcinek Plants vs. Zombies. Tak jak zapowiedziałem na koniec ostatniego odcinka, mamy tutaj do czynienia z minigrą polegającą na tłuczeniu zombie przy pomocy drewnianego młotka. Czyli trochę inaczej jak zazwyczaj. Tutaj nie sadzimy roślin, chociaż mamy też do dyspozycji trochę słońc. Słońca najlepiej wydawać na niszczenie nagrobków. Przy czym ja tu staram się niszczyć te nagrobki tak, żeby je tak zgrupować na możliwie jak najmniejszym obszarze. Wtedy nie trzeba latać po całym ekranie z tym młotkiem. Jest o wiele łatwiej tutaj się bronić. Tak jak w przypadku zwykłej rundy, mamy też pasek postępu w prawym dolnym rogu ekranu. W tej rundzie mamy atakują nas trzy rodzaje zombie. Te zwykłe, te z pomarańczowymi pachołkami na głowie, no i zombie z metalowym wiadrem na głowie. Musimy uważać, gdzie rzucamy tego pożeracza nagrobków, bo on też może zostać zjedzony przez zombie. Te zombie osłonięte wymagają więcej uderzeń młotka. Dostajemy też trochę monet tutaj za zombiaki, nagrobki. No już metalowe wychodzą. Już prawie koniec rundy. No dostałem też jakieś osiągnięcie za zbieranie monet. No i finałowa fala. Zanim wezmę tego grzybka, który tu się pojawił, jeszcze zużyję te dwa pożyracze nagrobków. Jeszcze trochę monet wpadnie za to. Koniec rundy. Zobaczmy, co też za nowa roślina pojawiła się w naszej kolekcji. Jest to hipnotyzujący grzybek, który sprawia, że zombie, który go ugryzie, zmienia stronę i walczy po mojej stronie ze swoimi. Zobaczymy, jak to działa w praktyce. Otóż mamy nowego przeciwnika. Jest to silny, opancerzony zombie w stroju futbolisty. Zobaczmy, jakie tu roślinki mogą się przydać. No powiedzmy, że spowalniacz. Te dwa grzybki też wezmę. O, w ten sposób. Dobra. No i zaczynamy. Standardowa rozbudowa. Te hipnotyzujące grzybki są to grzybki jednorazowego użytku, podobnie jak te pożyracze nagrobków albo wisienki. W momencie jak jeden zombie go zje, zmienia po prostu stronę, zaczyna iść w prawą stronę i innych zombie, których napotka na swojej drodze, to zjada przy okazji. No jest dosyć drogi, bo kosztuje 75 słoneczek. Przyznam osobiście, że nie jestem tam wielkim fanem tych jednorazowych roślinek. Raczej wolę załatwić zombie w tradycyjny sposób przy pomocy strzelających wieżyczek. No ale nie zawsze uda nam się
ustawić taką wystarczająco silną linię obronną, żeby sobie poradzić. W takich wypadkach może się przydać jakaś taka roślinka awaryjna. Tak ze trzy... O, dobra, tu wykopiemy grzybka i użyjemy tego. No, no i widzimy, zombie zmienił stronę, teraz leci w drugą. Obroniliśmy się. Tak, trzy kolumny grzybków w sam raz. Powinienem mieć dość słońca, żeby nadążyć, żeby usunąć wszystkie nagrobki też przed końcem rundy. Chociaż z tego co widzę, to już niewiele zostało czasu. Może nie zdążę z tymi nagrobkami. No i widzimy, że znowu tamten biegacz, futbolista, tu atakuje. Spowalniamy spowalniacza na dół. Powinienem się obronić. No i nowa roślinka, nowy grzybek do kolekcji. Jest to dosyć tani grzybek, bo tylko 25 słoneczek. Jest to taki bojaźliwy grzybek. Co prawda dysponuje dalekim zasięgiem, przez całą planszę strzela, ale chowa się pod ziemią, kiedy przeciwnik się zbliży do niego. Dlatego te grzybki ustawiamy jak najdalej z lewej strony planszy. Też postaram się je tu wykorzystać w tej rundzie. No więc tak, ustawimy sobie coś takiego. Znowu mamy futbolistę. No to niech będzie mur i to. Okej. Okay. Muszę też pamiętać o tych zombie z tymi drzwiami. Będę potrzebował tych dużych fioletowych grzybków. Tutaj trochę zawalili mi planszę tymi nagrobkami. Będę musiał się trochę nagimnastykować, żeby to jakoś dobrze rozegrać. Na razie ekonomia, jak najwięcej żółtych grzybków. Postaram się też usunąć trochę tych nagrobków, bo one mi będą przeszkadzały. Tym razem runda trochę dłuższa. Tutaj widzimy z prawej strony na dole, że czeka mnie walka z dwoma falami zombie. No, użyjemy sobie teraz tego grzybka dalekiego zasięgu. No i myślę, że pora już zacząć pozbywać się tych nagrobków.
które tutaj zapalają miejsce. Na razie idzie całkiem nieźle, nie straciłem żadnej rośliny. Cały czas rozbudowuję, niszczę nagrobki. Można pomyśleć, że bawię się w hienę cmentarną. No ale na tym polega ta gra czasami, także mówi się trudno. Dobra, już mamy tutaj silną linię, ale to jeszcze wciąż za mało, żeby obronić się przed futbolistą w normalny sposób, dlatego będę tutaj dalej rozbudowywał, no i pewnie użyję tego hipnotyzującego krzypka, kiedy futbolista się wreszcie pojawi. Straciłem pierwszą roślinkę, ale to nic. Mogę już nawet orzechy zacząć stawiać. Wszystkich nagrobków już się pozbyłem. Plansza wyczyszczona. Mogę wzmocnić tą linię jeszcze dodatkowymi grzybkami dalekiego zasięgu. A, symetrycznie ustawię, żeby bardziej ładnie to wyglądało wszystko. No w zasadzie powinienem wspomnieć o tym na początku, ale pewnie już to zauważyliście, że jeśli uda nam się zachować te kosiarki, które tutaj z lewej strony są ustawione, czyli tą ostatnią linię obrony, to za każdą kosiarkę dostajemy 50 monet na zakończenie rundy. Finałowa fala. Spróbuję pokonać tego futbolistę bez używania grzybka hipnotyzującego. Muszę wzmocnić tą linię. O, zobaczycie, ile on wymaga pocisków, żeby go pokonać. No i udało mi się go pokonać. Tutaj ten orzech go skutecznie spowolnił. Dobra, lecimy z kolejną rundą. Mamy kolejnego grzybka, tym razem jakiś taki niebieski. Lodowy grzybek. Jest to też grzyb jednorazowego użytku. Spowoduje, że tymczasowo zamraża wszystkich zombie na ekranie. No i później jeszcze przez pewien czas ich spowalnia, także to też jest jakaś opcja. Okej. Teraz tak, polecimy w to znowu, w to, no i tutaj dalej, no niech będzie ten zamrażający grzybek, może go wykorzystam. Znowu nowy rodzaj zombie, taki, jakby go tu określić, jakiś taki tańcerz, nie wiem. On dosyć ciekawy jest.
ten zombie, powoduje, że wokół niego pojawiają się tacy inni zombie tancerze. Przywołuje po prostu takich czterech zombie naokoło siebie, no i prze naprzód cały czas z tą gromadą. Dlatego trzeba go jak najszybciej zneutralizować, jak najszybciej pozbyć się. No ale zobaczymy, jak to działa w praktyce. Na niego dobre są te grzybki, te większe, fioletowe. No nawet jeśli się zasłoni jakimś zombie, to ten grzybek go sięgnie. Zawsze na początku rundy trochę mało się dzieje. Teraz widzimy też, że znowu jest taka runda, gdzie tylko jedna fala większa zombiaków się pojawi na koniec. Także z jednej strony trochę łatwiejsza runda, ale z drugiej strony mamy nowy typ zombie. Także dla kogoś, kto wcześniej się nie spotkał z danym zombiakiem, o tak jak teraz widzimy, może być jakiś problem, ale jak już ktoś wie, o co chodzi, no to nie będzie stanowił jakiegoś takiego większego problemu. O, i co chwila przywołuje nowych zombiaków, dopóki żyje, także... No, dobrze, udało mi się zachować tego dużego grzyba. Teraz muszę jeszcze się wybronić tu na dole. O, nie jest źle. Cały czas się bronię. No, atakują mnie. Teraz użyję tego niebieskiego grzybka, żeby ich tu spowolnić. Tutaj się przedarli w tej drugiej linii od góry. Trochę wzmocnimy tą linię. O, i nowy grzybek, tym razem taki czarny, 125 słoneczek. Jest to grzyb zagłady. Niszczy grzyby, niszczy zombie na dużym obszarze, pozostawiając krater po sobie. No ale tym już się zajmiemy w kolejnej rundzie, dlatego już się z wami pożegnam. Komentował Shade. Do usłyszenia. Hej.